Nawet w sobotę nie dadzą pospać. Już dzwonią czy na grzyby. Biegiem, leć, wstawaj. Normalnie już na mnie czekają. I lecę. Dobrze, że do lasu niedaleko. Ale was wytrzęsie. Początek filmu. Myślę, że potem nie będzie lepiej. Myślicie, to jest twór człowieka, czy przez bobry? Bo bobry też tutaj urzędują. Gałęzi naznoszone. Chyba bobrowych, pocięte. A w naszych lasach najbardziej lubię te wysokie brzegi. Bardzo wysokie w niektórych miejscach. I zakola rzeki. Różne starorzecza. Pięknie to wygląda. I tutaj to miejsce. Rzeczka w dole. Cudownie. Takiego grzyba znaleźliśmy. Wie ktoś, co to? Może być? Lubię ten kawałek lasu. Tutaj sporo dębiny rośnie. A jak dębina, to powinny być prawdziwki. Ludzi już się coraz więcej schodzi. Zaraz się okaże, że więcej ludzi niż grzybów. Tym bardziej, że dużo nie ma. Jakieś moje stałe miejscówki, a jednak nie bardzo z tymi grzybami. Tutaj kolejny fragment lasu, który mi się bardzo podoba. Chyba widzicie dlaczego. Po prostu jest pięknie. Szkoda, że na nagraniach jeszcze nie widać ukształtowania terenu. Pięknie. Całe wysypisko maślaczków. Aż gęsto. Tutaj, tutaj. Ale super miejscowa. Zobaczcie, co tu się dzieje. W jednej kępie 30 czy 40. Kolejne. Z wiadra już się wysypuje. Po prostu rewelacja. No i takie efekty. Kończymy już nasze grzybobranie. 5 pełnych koszy. I wracamy do domu. Obierać i czyścić. Dajcie znać, jak wam poszło i czy rezultaty podobne. Wracam przez ten las i tak jeszcze mówię, ale fajnie byłoby prawdziwkę znaleźć. I oto jest. Taki malutki.